Dzień dobry, siemano, nie do was papugi. Dzisiaj mój ryj, witam nowe osoby na kanale. Nie no, w żartach, wiecie, znacie mnie, zawsze podchodzę humorystycznie, bo tak musi być. Jak tam wasze rośliny, albo inaczej, nie rośliny, w sumie też. Dajcie znać w komentarzu, jak tam u was zima. Dajcie znać, jak tam u was mrozi w komentarzach. Patrzcie, co ja tu mam. Powiem wam, ja filmu z tymi petardami, kto widział, że petardy tutaj w ziemię dawałem, to było takie też w żarcie, ale nie wiedziałem, że 1000 osób to obejrzy, nie? Ale widzę, że się podobało, także nie jest źle. Czy ryje? Ryjce jakieś ryją. Nie ryją ryjce, w ogóle nie ryją. Po tej petardzie może to zdechło, kurczę, czy coś. Podlałem, widzicie te kropeczki? Zacząłem dawać nawóz po troszeczku. Już wam pokazuję jaki. A miałem nic nie nagrywać. To jest film bez montażu, to może nie wyjść. Pamiętacie to? Nie robię reklamy. Ja po prostu podam wam przykład szybki na Mila Jara w granulacie, takie zielone kulki. 2 lata temu choję mam w domu, też nagram ją z czasem. Tylko i wyłącznie dawałem Mila Jara. 3 razy zakwitła w sezonie. Wiosna, w lato i przed jesienią słabo, ale zakwitła. W tamtym roku dawałem nawóz krystalon zielony i chyba pomarańczowy. Co ciekawe, w ogóle nie zakwitła. No to sobie myślę, kupię znowu i właśnie też dostała dawkę tych kuleczek. Jak dawkować? Ja daję na przykład coś takiego, co podlewam, to po troszeczku wsiąka ta Mila Jara. I tak co 2-3 tygodnie, no wiadomo, teraz to za miesiąc, bo mamy dopiero luty. Ale od marca już tam dawkować będzie można więcej tego nawozu. Ja tak robię co rok. Tylko, że mam też szklarnię. To, czyli jest większy dostęp do słońca, wiadomo, nie? Czy Musa Dejało się oszczenił? Nie oszczenił się dalej. Odpowiadam na pytania, które zadajecie ostatnio. Tak wygląda. Zobaczcie, jaki gruby. Tu jest noga normalnie, w tym miejscu jest gruby jak skurczybyk. Cały czas powolutku wypycha ostatni listek, czyli ten. Dopiero jak listek wypchnie, powinien się pokazać bananowiec. Szczerze, myślałem, że troszeczkę szybciej wyjdzie, ale jeszcze nic nie ma. Cały czas ten listek rośnie środkowy, także czekamy. O, krótki, taki króciutki. A jego córcia, czy tam synuś, to patrzcie na to teraz. Ile on tam, drugi sezon tu siedzi w gruncie? Patrzcie, jakie bydle. To jest to, no kija wziąłem. To jest listek. Mam nadzieję, że widać. No i listek rośnie tutaj. No kosmos. Nie wiem, czy mi dachu starczy tutaj. W ogóle to widać tam jakoś ten... Z człowieczkiem zawsze to lepiej. I teraz wam pokażę jeszcze maurelasy. Te, co puściły liście, to 0,5 litra wody tylko dostały. Najlepiej chodliwy bananowy z 2020 roku. Zobaczcie. Co się dzieje, nie? No właśnie nie wiem, z jakiego ujęcia będzie dobrze widać. Tam już do dachu. Do dachu po prostu porosły. Waszyngtonia mnie tutaj trzyma. Aha, i teraz jeszcze wam pokażę na koniec ziemię stale, jak się kupił w Elplancie, znowu w Elblągu. Jest ktoś z Elbląga? Ciekawe, czy ktoś mnie ogląda. I mówię tak tam do chłopaków. Dajcie mi troszkę lepszej ziemi, bo dziwidło olbrzymie zaczęło sobie rosnąć. Jedno już ma 2 metry, tak? Niecałe, z donicą. Drugie zaczęło wzrost. I teraz tak, wymienię taką warstwę ziemi i mówię chłopakom, dajcie mi lepszej ziemi, nie? I powiem wam, że zacznę teraz testować to. To. Czytajcie. Kompo, uniwersalne podłoże kwiatowe, gwarancja jakości. Każdy się chwali. Zawiera nawóz na 6 tygodni, zapewnia długie i obfite kwitnienie, wzmacnia system korzeniowy. Trzeba dać już im trochę koksu, czyli jutro zapewne... O, leży mi ten dogrzewacz, muszę go dać do juki. Jutro zapewne tą ziemię dosypię, bo wiecie, no kupujemy, teraz jest mróz, no to jest zamarznięte, no nie oszukujmy się. Przecież głazów nie położę. Wymienię gdzieś taką warstwę górną i powinno dostać kopa, powinien, wiecie, ładnie zacząć rosnąć. I po tych 6 tygodniach akurat będzie już tak marzec i zacznę dawać trochę tego granulatu, co wcześniej pokazywałem Mila Jara. Trzeba kombinować i trzeba uważać z przedawkowaniem. Trzeba się nauczyć tego nawyku, jak jest duża roślina,
to więcej tego nawozu. Metoda prób i błędów, bo wy mnie też pytacie, ciężko jest wytłumaczyć na każdą daną roślinę ile nawozu. No tego mila jara, poza tym, że tu widzicie, że tam o, liście podpadały, to jest normalne, ale mimo to i tak liści jest sporo. No to o, po trochu tak rzucam. No zależy, pod maureli w banana w sezonie więcej, powiedzmy z kieliszek wódki na 2-3 tygodnie. Jeśli damy za dużo, przedawkujemy, to się liście na przykład bananowcu zaczną wykręcać. No to jest ciężki temat. Ale tu, to jest 2 czy 3 lata, to jest kurde, powiem wam, czadzior. Nie wiem jak widać. No taki kujaczek, że mam nadzieję, że tam nie zdechnie po tym schrupaniu tych korzeni. Tylko czekam aż dziura będzie, to kupię chyba lepszą petardę, nie? Na razie zdjąłem to z półki i nic się nie dzieje. Jak macie dodatkowe pytania, grupa Stalewia, przypominam. I najwięcej pomagam pod filmami i czasem w grupie Stalewiak, ale w grupie Stalewiak grupa jest po to, że wy z YouTube'a przychodzicie na grupę. Czyli większość powinna sobie najpierw znaleźć te informacje, a potem pytać na grupie, bo jak widzę w kółko te same pytania, nie obraźcie się, ale ja przecież wiecznie na to samo odpowiadać nie będę. Dlatego tak staram się, żeby do grupy wpadały osoby tylko z mojego kanału, które oglądają, trochę się poedukują. Bardzo dużo jest takich osób. Wiadomo, czasem ktoś wpadnie, nawet nie chce oglądać, od razu to samo pytanie, które zadawane jest 100 razy, a uwierzcie, że teraz już jest początek lutego, ja już mam codziennie po 2-3 maile, teraz, a marzec, co to się zacznie? Kosmos! A potem nie będzie czasu, na przykład, tak? Żeby wszystkim odpisywać, dlatego bardzo proszę szukać jakieś dane, wszystkie rośliny, jakie widzicie na kanale, jest o wszystkich uprawa, co rok, jak coś nowego lepiej zimuje, to o tym opisuję, omawiam w kolejnych latach, no wystarczy wpisywać, nie? Jak ktoś szuka, o banan basio uprawa, no to stalewiak banan basio, stalewiak basio, stalewiak palma madagaskarska, czy papaja, czy... Aj, wiecie o co chodzi. Dobra, bo nawet nie wiem, czy się nagrywa. Łożesz ty w ryj, stalewiunie, rozgadałeś się, mordo. Tak więc na koniec byście chociaż wpisali coś tak, na koniec, jeśli ktoś wytrwa ze mną do końca, to napiszcie na koniec. Na końcu napiszcie. No. Zawsze ten problem. Petarda na myszy. Na razie. Nie wiedziałem, co wymyślić.